Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, Jarosław Buzarewicz, radny powiatu wałbrzyskiego, przewodniczący klubu Dialog, Współpraca, Działanie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co to za klub, panie przewodniczący? To jest klub, który Platformy Obywatelskiej, Romana Szałemeja. O co chodzi? To jest klub, który tworzy 8 radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Są to osoby, które dostały się z Komitetu Wyborczego Wyborców z poparciem Romana Szałemeja, ale wśród tych radnych jest 2 członków Platformy Obywatelskiej, Leonard Górski i ja. To nie mógł się nazywać klubem Romana Szałemeja, z poparciem Romana Szałemeja? Jest to klub z poparciem Romana Szałemeja, natomiast wspólnie ustaliliśmy, że nazwa naszego klubu to Dialog, Współpraca, Działanie. Namawialiśmy i namawiamy do dialogu, chcemy współpracować i współpracujemy, no i oczywiście działamy, co widać będzie, myślę, przez te najbliższe 5 lat w gminach powiatu wałbrzyskiego i co było również widać do tej pory, ponieważ zarówno Leonard Górski, jak i ja, no też ponownie dostaliśmy się do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Kamil Orpel oczywiście. Tak, jesteśmy po pierwszej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, gdzie wybrano starostę, gdzie wybrano prezydium Rady Powiatu. Sylwestra Wawrzyniak, 17 głosów. Przewodnicząca Rady Powiatu. No niemożliwe, a jednak. Sylwestrę Wawrzyniak ja zgłosiłem. Uznałem, że to będzie najlepsza osoba nadająca się na przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego, czy na przewodniczącą Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Stąd takie pełne poparcie. No ale oczywiście od Sylwestry Wawrzyniak będziemy wymagać sprawnego prowadzenia sesji i na pewno będziemy bardzo zwracać na to uwagę. Dwaj kandydaci na starostę Wałbrzyskiego, Krzysztof Kwiatkowski i Ewa Dorosz. Wygrał w głosowaniu Krzysztof Kwiatkowski, 9 głosów za. Ewa Dorosz przepadła w tym głosowaniu. Starostą został Krzysztof Kwiatkowski. Ewa Dorosz, znakomita kandydatka na starostę powiatu wałbrzyskiego. Ja tylko przypomnę, że miała największą ilość głosów spośród wszystkich radnych, którzy startowali tak do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 8-9, mogło być 9-8. Do końca prowadziliśmy rozmowy. Jedna z osób no niestety nie wywiązała się z deklaracji, którą nam złożyła. Stąd też Ewa Dorosz nie została starostą powiatu wałbrzyskiego. Niemniej jednak nowy zarząd namawiamy, zachęcamy do współpracy. Mamy bardzo ciekawy program na najbliższe 5 lat i zamierzamy go w zdecydowanej części zrealizować. Była szansa na inną koalicję w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego? Była szansa na inną koalicję. Te rozmowy były prowadzone jeszcze do ostatniej chwili. Tak naprawdę były jeszcze prowadzone podczas przerw w sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. No tak jak powiedziałem, jedna z osób nie wywiązała się z wcześniej złożonej nam deklaracji, stąd taki, a nie inny wynik, ale nic nie jest przesądzone. A była szansa na wcale taką szeroką koalicję? Również była. PiS, Klub Dialog, Współpraca, Działanie i też radni Krzysztofa Kwiatkowskiego, czyli wszyscy radni, którzy weszli do Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Komitetu z Ziemi Wałbrzyskiej. Na bardzo szeroką koalicję, myślę, na tym etapie nie było przyzwolenia ze strony poszczególnych radnych. Ja cenię również radnych, z którymi rozmawiałem, za lojalność. Tak naprawdę trzeba podkreślić za lojalność, bo rozmawiałem również osobiście z kilkoma osobami, które zachęcałem do tej bezpośredniej koalicyjnej współpracy. Natomiast, jak pan wie, na tej pierwszej sesji najważniejszy jest ten moment posiadania tej większości, czyli tej dziewiątki, która wybiera najpierw prezydium Rady, tak, która wybiera później starostę powiatu wałbrzyskiego. Myślę, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Myślę, że mamy jeszcze trochę również czasu na wspólne poznanie się, na poznanie swoich propozycji, na poznanie swoich projektów. No jeszcze wszystko może się w tej kadencji wydarzyć. A co mogły znaczyć słowa pana starosty Kwiatkowskiego? Nikt nie będzie mną sterował na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. No pan starosta Krzysztof Kwiatkowski chce być bardzo samodzielny. No ale mam nadzieję, że nas... Czy miał na myśli... Mam nadzieję, że nas również zaprosi do współpracy, bo ja po raz kolejny będę powtarzał. W powiecie, w mieście, w gminie tak naprawdę nie ma polityki. Ta polityka rozpoczyna się na szczeblu województw. Dobrze, teraz radni pracują nad budżetem powiatu. Na co zarząd wyda 49 milionów złotych? 49 milionów złotych to planowany właśnie budżet powiatu wałbrzyskiego na 2019 rok. To bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę nawet w momencie, kiedy prowadziłem kampanię wyborczą, kiedy rozmawiałem z mieszkańcami, mieszkańcy mnie pytali,
Czym jest powiat? Jakimi zadaniami się powiat zajmuje? Tak naprawdę przecież powiat to tylko prawo jazdy. Nawet drogi, które są budowane, to budują prezydenci, budują wójtowie, budują burmistrzowie. Otóż nie, powiat zarządza drogami, powiat ma swoje odcinki dróg, powiat buduje właśnie drogi, powiat utrzymuje te drogi chociażby zimą. Powiat ma również placówki oświatowe, placówki wychowawcze, które również trzeba remontować. Taka potrzeba zresztą będzie, myślę, w tej kadencji remontowania, doposażenia placówek oświatowych czy wychowawczych, które znajdują się w Szczawniezdroju, które znajdują się w Walimiu, która znajduje się również w Nowym Siodle. Powiat to także pomoc społeczna, powiat to także bezpieczeństwo. Tych zadań jest naprawdę bardzo wiele. I to wszystko aż za 49 milionów złotych? Tu nas niepokoi jedna kwota, 9 milionów 600 tysięcy złotych. To jest kwota, którą w przyszłym roku zarząd Zamajerza przeznaczyć na administrację publiczną. Pozwoliliśmy przygotować sobie takie zestawienie powiatów do 60 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim. Ja tym zestawieniem właśnie dysponuję. No i niestety na pierwszej pozycji jest powiat wałbrzyski, wspomniane 9 milionów 600 tysięcy złotych. Proszę zwrócić uwagę, najbogatszy powiat legnicki. Wydatki na administrację publiczną to nieco ponad 7 milionów złotych. No warto również, 2 miliony mniej ponad, tak, warto tak. również wziąć to pod uwagę, konstruując przyszłoroczny budżet. Na pewno będziemy o tym rozmawiać na komisjach, na pewno będziemy o tym rozmawiać na sesjach. Na pewno chcemy również angażować więcej środków zewnętrznych w realizowane inwestycje. Mnie bardzo cieszą wyremontowane drogi. Natomiast trochę martwią te tabliczki, tak? 2016 czy 2017 zrealizowano ze środków własnych powiatu wałbrzyskiego. Proszę zwrócić uwagę na powiat kłodzki. Powiat kłodzki zrealizował 3 potężne projekty za 20 pozyskanych milionów euro. 20 pozyskanych milionów euro. Takie inwestycje również marzą mi się w powiecie wałbrzyskim, a nie tylko realizowane ze środków własnych czy z funduszy powodziowych. A ile pieniędzy na budowę dróg w ubiegłej kadencji powiat wałbrzyski zdobył? Unijnych pieniędzy? Zero. Zero złotych? Zero złotych. Przy 20 milionów euro w powiecie kłodzkim? W powiecie kłodzkim. Dobrze. A co na trzy duże właśnie projekty, które są realizowane. A co takiego złego robi, czy co inaczej robi powiat wałbrzyski, że kosztuje to 2 miliony więcej? Ja myślę, że tak rozbudowana po prostu jest ta administracja. My, pamięta pan, przez ostatnie 4 lata zwracaliśmy uwagę na te wszystkie dodatkowe powstające etaty, na asystentów, jak to mówiliśmy, asystentów. Wiele właśnie stanowisk jest niepotrzebnych, wiele stanowisk jest sztucznie pompowanych. Mamy, proszę zwrócić uwagę, rozbudowany też zarząd powiatu wałbrzyskiego. Ale te główne zarzuty dotyczyły głównie polityków PSL-u, a teraz PSL-u w Radzie Powiatu już nie ma i w zarządzie też nie ma polityków PSL-u. No, dlatego też czekamy. Zobaczymy, jak zachowa się starosta Kwiatkowski, który reprezentuje ziemię wałbrzyską, tak? Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Wałbrzyskiej. Czy można te koszty zmniejszyć? Można te koszty zmniejszyć, pokażemy, jak te koszty zmniejszyć, w którym miejscu zmniejszyć i pokażemy również, na co te środki można przeznaczyć. Dobrze, zarząd powiatu. A każdy z nas radnych poprzedniej właśnie kadencji składał wnioski do budżetu na 2019 rok. Myślę, że również nowi radni na komisjach, na sesji będą mieli możliwość również wypowiedzenia się, będą mieli również możliwość złożenia swoich propozycji, swoich wniosków. Pierwsza większa decyzja nowych władz powiatu wałbrzyskiego to chęć opuszczenia lokalnej organizacji turystycznej ziemi wałbrzyskiej. A zna pan uzasadnienie? Dlaczego? Nie Dlaczego? Bo nie zasiadamy w zarządzie tej organizacji. Takie jest uzasadnienie do uchwały. Uważamy, że naprawdę kompletną bzdurą jest opuszczanie lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej. Powiat wałbrzyski płaci 8 tysięcy złotych rocznie. Uwaga, 8 tysięcy złotych rocznie. I mamy takie wrażenie. A czy ma jakieś korzyści? No właśnie, mamy takie wrażenie, że w ogóle nie wykorzystuje tego, że jest w tej organizacji. Widzimy jakąś taką niechęć do bycia w lokalnej organizacji turystycznej. No, powiat, Wałbrzyski, dobrze, powiat Wałbrzyski ma swojego przedstawiciela, członka zarządu Mirosława Potapowicza w lokalnej organizacji turystycznej, ale powiat Wałbrzyski tak naprawdę nie bierze udziału w żadnych międzynarodowych konferencjach, nie bierze udziału w targach turystycznych.
politycznych, nie korzysta z wszystkich możliwości, z wszystkich kanałów promocyjnych, które oferuje lokalna organizacja turystyczna. Co więcej, jeżeli teraz wycofamy się z lotu, to nie będziemy brani pod uwagę w dużym projekcie, na który lot uzyskał dofinansowanie, uzyskał ponad 150 milionów euro na program rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych. No, mam nadzieję, że przemówimy koleżankom, przemówimy kolegom radnym i wycofamy się z podjęcia tej uchwały. Tak nam się udało to już uczynić w poprzedniej kadencji, bo to jest druga próba, to jest drugie właśnie podejście do tego, żeby opuścić lot aglomeracji. Ale może to jest dobre myślenie zarządu powiatu, skoro się nie promuje, uważa, że robi tutaj lokalną promocję własnymi działaniami i nie korzysta z tego, co daje lot, to po co wydawać 8 tysięcy na członkostwo w organizacji, z którą się nie współpracuje? Panie redaktorze, mamy takie wrażenie, odnosimy takie wrażenie, że powiat w ogóle nie ma pomysłu na promocję, nie ma czegoś takiego właśnie jak public relation powiatu wałbrzyskiego. Chcielibyśmy również nad tym w ciągu tych 5 lat popracować. A może wystarczy zmienić przedstawiciela powiatu w zarządzie? Też jest to jakieś rozwiązanie, no a być może, tak mówiąc już żartobliwie, zastosować się do tego zapisu i może ktoś rzeczywiście powinien zasiadać z powiatu wałbrzyskiego w zarządzie tej organizacji. No właśnie, więc może jest sens uzasadnienia tej uchwały? No, patrząc na to przewrotnie być może, ale teraz tak na serio, no mam nadzieję, że przemówimy koleżankom i kolegom radnym, że przekonamy koleżanki i kolegów radnych do tego, aby nie opuszczać lotu aglomeracji wałbrzyskiej. Jak pan widzi współpracę, dialogu, współpracy, działania z koalicją Prawa i Sprawiedliwości, z radnymi, z Komitetu Ziemi Wałbrzyskiej? My jesteśmy przedstawicielami poszczególnych gmin, wybrali nas mieszkańcy, więc ja nie wyobrażam sobie, że nie będę współpracował z Sylwestrą Wawrzyniak, która jest również mieszkanką Czarnego Boru, czy nie będę współpracował również z panem Skrzyniarzem, który jest reprezentantem gminy Mieroszów. Mamy wspólny cel, mamy wspólne priorytety i dlatego też wspólnie musimy działać. Taką też wyznawałem zasadę przez ostatnie 4 lata. W związku z tym naprawdę wiele inwestycji za wiele milionów złotych udało się zrealizować, czy nadal one są realizowane zarówno w gminie Czarny Bór, jak i w gminie Mieroszów. Proszę również zwrócić uwagę, że w poprzedniej kadencji tak naprawdę my, o nas się mówi taka twarda opozycja, tak? Ale tak naprawdę my totalna, 90, nawet totalna opozycja, ale my tak naprawdę 90 czy 95% ważnych dla mieszkańców uchwał popieraliśmy, również wnosząc do tych uchwał swoje propozycje. Dziękuję bardzo. Jarosław Buzarewicz, przewodniczący klubu Dialog, Współpraca, Działanie w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomek Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo.